praktycznie w każdym ciągniku śrubowym zaraz za jego kabiną, pod taką pokrywą jak mamy tutaj, znajdują się akumulatory, potocznie zwane baterie. Może się zdarzyć, że akumulatory będą tutaj, zaraz za siodłem, pomiędzy tylnymi kołami, pod tą przykrywą. Mamy dwie baterie, czasem się łatwiej dostać, czasem trudniej. Wystarczy w tym przypadku tu ściągnąć te gumy i tą pokrywę. Dobra, teraz się tu do tego dosadzimy. No i mamy dwie bateryjki, każda po 12 V, złączone, połączone szeregowo, tutaj są zmostkowane, podłączone ze sobą szeregowo, czyli mamy 24 V napięcia. Gdyby były podłączone równolegle, byłoby 12, ale w każdej ciężarówce, praktycznie w każdej ciężarówce mamy napięcie 24 V. Może najpierw szybko o budowie akumulatora. Akumulator składa się z 6 cel. W każdej celi mamy napięcie rzędu 2,1 V. W każdej celi znajdują się płytki elektrod dodatnich, płytki elektrod ujemnych. Oddzielone są od siebie separatorem, który zapobiega zwarciom, i wszystko zatopione jest w roztworze kwasu siarkowego, czyli elektrolicie, dzięki któremu właśnie zachodzi reakcja i dzięki któremu mamy prąd. Podczas podłączenia czegokolwiek do akumulatora, czyli rozładowywania akumulatora, zaczyna się obieg elektronów. Obieg elektronów i w każdej celi zachodzi reakcja. Zachodzi reakcja elektronów z kwasem siarkowym, przy której wytrąca się siarczek ołowiu. W miarę rozładowywania, coraz większego rozładowywania akumulatora, tego siarczku ołowiu jest coraz więcej. Im bardziej rozładowany akumulator, tym więcej tego siarczku ołowiu odsadza się na płytkach elektrod. I to jest właśnie największy, że tak powiem, zabójca baterii, ponieważ proces jest odwracalny podczas ładowania. Podczas ładowania siarczek ołowiu się rozpuszcza, ale pozostaje jednak na płytkach minimalna jego warstwa. Im bardziej dopuszczamy do rozładowywania akumulatorów, tym warstwa robi się coraz grubsza. Im częściej się to dzieje, tym ta warstwa się powiększa. Warstwa siarczku ołowiu staje się wtedy najnormalniej w świecie izolatorem, który utrudnia przepływ prądu. Przez to baterie tracą swoją pojemność i stają się bezużyteczne. Szczerze mówiąc, zasiarczenie akumulatora, bo to się nazywa zasiarczenie akumulatora, odsadzanie tego siarczku ołowiu, czeka kiedyś każdą baterię, bo kiedyś każda bateria, każdy akumulator przestanie działać. Ale utrzymując, że tak powiem, akumulatory w dobrym stanie, czyli nie dopuszczając do rozładowywania zbyt częstego i spadania poziomu napięcia w akumulatorach, doprowadza do tego, że baterie funkcjonują dłużej, czyli trzeba po prostu dbać o to, żeby się nie rozładowywało zbyt często. Przed zimą warto sobie sprawdzić stan elektrolitu. W każdej celi odkręcamy sobie tutaj koreczki i trzeba sprawdzić, czy poziom elektrolitu jest ponad płytki. Przynajmniej 5 mm musi być ponad płytki. Niektóre akumulatory mają wskaźniki na bokach, niektóre akumulatory, jak się odkręci, to mają taki kołnierzyk jakby, do którego ma sięgać ten poziom elektrolitu. Ważne jednak, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, minimum te 5 mm były wszystkie płytki przykryte.
Dlaczego trzeba sprawdzać poziom elektrolitu? Ponieważ poziom jego spada w miarę rozładowywania reakcji, które zachodzą wewnątrz akumulatora. Wytrąca się z elektrolitów wodór, wytrąca się z elektrolitu tlen, wytrąca się również ten siarczek ołowiu, o którym wcześniej wspominałem, dlatego go ubywa. I ważne jest, żeby sobie przypilnować, żeby był jego stan prawidłowy.